Polecam animatorom kultury zastanowić się, czy na pewno chcą to robić. Polecam animatorom kultury poznawać maksymalnie dużo ludzi, jak tylko mogą, jeździć w absolutnie wiele miejsc, dużo doświadczać i budować sieci kontaktów. Na pewno polecam zdrowo się odżywiać, ponieważ odżywianie bardzo wpływa na nasze funkcjonowanie psychiczne i fizyczne. Mówię to celowo, bo sama zapominam czasami o najprostszych rzeczach, czyli napić się czegoś w ciągu dnia, zjeść coś w ciągu dnia. Jest godzina 15:19, zjadłam jedną kanapkę dzisiaj. To jest jeszcze dobrze, czasami bywa gorzej. A tak bardziej dla animatora, no to polecam Ci po prostu być aktywnym w kulturze i też chodzić na wydarzenia kulturalne, bo ja powiem szczerze, że teraz trochę jako osoba bardziej zaangażowana w realizację wiem, że tego czasu jest bardzo mało. Słuchać, rozmawiać, zadawać pytania, bo animatorzy też są potwierani, nie mają problemu z tym, żeby gadać. I tutaj polecam nie bać się, czy pisać maile, czy mówić na spotkanie, wyłuszczyć swoje problemy, wyłuszczyć swoje pomysły. To buduje przestrzeń w głowie związaną z tym, co chcesz robić, jak ci ktoś podpowie, czy skrytykuje i też z dobrodziejstwem inwentarza przyjmować krytykę. Pytać, szukać, pisać, czytać, absolutnie tak. Zmierzenie się z dobrymi praktykami. To jest wielka inspiracja. Włączenie się w jakiś projekt jako współuczestniczący. Jako obserwator, ale wejście do środka, dotknięcie tego, przeżycie poprzez doświadczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szukanie jednak mistrzów, ciekawych osób, osobowości i kontakt z nimi. One inspirują. Jeśli się obracamy wśród ciekawych, mądrych ludzi, to mamy inną perspektywę. Mamy z czego czerpać, ale inspirować się, ale i też do czego się odnosić, co odrzucać. Po prostu możemy się dookreślić. Polecam Ci poszukać takich rzeczy, które stanowią interes społeczny, który może być istotny dla wielu ludzi w społeczności. Coś, co ma w sobie taki ludzki dotyk, co nie powoduje kontrowersji. Potem można wchodzić w kontrowersje, ale na początek zróbmy coś, co jest blisko życia każdego człowieka. Polecam Ci, żebyś się skupił na tym, co Cię interesuje, bo też trudno animować rzeczy, których się nie jest. No to podejrzewam, że ktoś, kto lubi koszykówkę, będzie promował koszykówkę. Będzie robił jakby zawody streetballowe jakieś, będzie próbował to teledyski jakieś kręcić z raperami, którzy tam, wiesz, będą, wiesz, walili te czapy, nie? To wszystko, ale no nie, trudno będzie Ci to robić, jak nie kochasz koszykówki. Więc w związku z tym proponuję Ci najpierw, animatorze drogi, znaleźć jakby najpierw to, co lubisz, to, co kochasz, jakby gdzie jesteś zintegrowany z jakimś społeczeństwem, jakimś środowiskiem artystycznym i jakby tutaj uderzać mocno. I życzę Ci tego, żebyś coraz głębiej, że tak powiem, to środowisko badał. Czy to będą wernisaże, czy to będą właśnie imprezy hip-hopowe, czy to będą street artowe jamy, czy to będą teatralne kółko, czy to będzie nauka gry na gitarze. Obojętnie. Ważne, żeby do tego kochać to, żeby w to wsiąknąć, żeby w to jakby wejść ręcami i nogami po prostu i nie hamować się i rozwijać to. Czyli raz robić jakąś małą imprezę, a dążyć do tego, żeby jakby to zjawisko tej kultury miało jak największy wymiar. Nie? Bardzo polecam lekturę badań prowadzonych w ramach Obserwatorium Kultury. Pewnie też nie wszystkie tam są wartościowe, ale powstał też raport o raportach, który między innymi mówi o tym, które raporty są ciekawe i które warto czytać. Warto na pewno zacząć od takiego budowania wiedzy na temat ludzi, przestrzeni, w której się chce coś zrobić, bo nie można wychodzić z działaniami bez tej wiedzy. Po drugie, trzeba sobie zadać pytanie rzeczywiście, co się chce zrobić i po co. Bo
jeżeli po prostu mamy pomysł i jaramy się tym pomysłem, że on jest taki super, a nie zadamy sobie pytania po co i właśnie pewnie z 5 razy to pytanie po co, to moim zdaniem nie ma co zaczynać. No i też zastanowienie się i mocna świadomość tego, jakie się ma zasoby. Bo jeżeli nie mamy z kim czegoś zrobić, nie znamy ludzi, to najpierw trzeba od małych kroków zacząć. Nie można się od razu rzucać na głęboką wodę, bo wtedy bardzo szybko można się zniechęcić. Warto też śledzić starszych kolegów i koleżanki. Rozglądać się po Polsce, co ludzie robią, jeździć na spotkania, konferencje, szkolenia. Nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale właśnie po to, żeby poznawać ludzi, po to, żeby rozmawiać, po to, żeby się wymieniać, po to, żeby łapać kontakty, bo to są rzeczy, których nikt nam nie da, których nie można kupić, a które też są ważne w pracy animatora. Taka rada. Co ja polecam? Wiesz, zdecydowanie polecam ci bawić się tym, co robisz. Lubić to, co robisz, lubić ludzi, z którymi pracujesz, bo wtedy nie ma do końca znaczenia, jak to wszystko wychodzi. Bawisz się tym, co robisz. To jest dla ciebie cel. Nie to, co z tego wyniknie, tylko to, jak wiele radości będziesz miał z samego działania.